Eksperymentalne gry przygodowe bądź około przygodowe, w których autorzy starają się przyciągnąć uwagę graczy niekonwencjonalnymi rozwiązaniami graficznymi, fabularnymi czy też nietypowym rodzajem wyzwań, wzbudzają u fanów gatunku przeróżne odczucia. Niektórzy, otwarci na to co nowe, cenią sobie wszelaką awangardę, inni są zdecydowanie na nie. Osobiście podchodzę do takich gier ostrożnie. Owszem, doceniam niebanalne pomysły, ale też jestem zdania, że na pomysłach nie powinno się skończyć i musi za nimi iść porządna realizacja. Przede wszystkim rozgrywka powinna stać na jako takim poziomie. A nie zawsze tak jest, widzieliśmy to wielokrotnie, na przykład w przypadku z pewnością interesującego, ale jednocześnie dziwacznego i kompletnie niegrywalnego The Graveyard Studia Tale of Tales. Tym razem przy okazji premiery Paphtu Mnemozyn autorstwa studia The Village Games też miałem pewne obawy, bo gra z wyglądu nie była podobna zupełnie do niczego, zatem nie wiedziałem, czego mogę się po niej spodziewać. Na szczęście w tym przypadku nie skończyło się wyłącznie na pomyśle. Fabuła jest, najoględniej mówiąc, pretekstowa i w zasadzie wiele wyjaśnia już sam tytuł gry i zerknięcie na początkową planszę. Otóż Mnemozyn to w mitologii greckiej bogini pamięci, ale także źródło pamięci. Natomiast na starcie gry widzimy dziewczynkę i ścieżkę prowadzącą przez jakąś mroczną pieczarę. Słyszymy też głos, który każe się zrelaksować, oczyścić umysł. No i ów głos pragnie nam pomóc w przywróceniu pamięci. W zasadzie w tym streszczeniu zawiera się znakomita większość historii, jaką gra opowiada. Kroczymy po ścieżce, mierzymy się z różnymi przeciwnościami, zbieramy wspomnienia, by w konsekwencji dotrzeć do Mnemozyn, czymkolwiek bądź kimkolwiek się ona okaże. Od czasu do czasu słyszymy głosy. Początkowo pojawia się jeden, później dołącza do niego też inny, no i w zasadzie tylko dzięki nim można mieć poczucie, że gra istotnie opowiada jakąś historię i ma realny cel. You are only unlocking her memories concerning her stay here. I need to know what she remembers. Z drugiej strony interesująca i, szczerze mówiąc, niekoniecznie łatwa w interpretacji jest przeszłość dziewczynki. Obrazy, które czasem pojawiają się w jej głowie, najprawdopodobniej są to wspomnienia, wyglądają niekiedy mocno niepokojąco, by nie powiedzieć upiornie. Zresztą to samo można rzec o przeróżnych obiektach otaczających ścieżkę, wśród których znajdują się na przykład czaszki z pustymi oczodołami, zwierzęce szkielety, węże i wiele innych dziwactw. Przypuszczam, że łatwiej byłoby mi wymienić elementy, których tam nie ma, niż te, które występują w grze. Obserwując otoczenie, nie sposób nie uznać, że zwyczajnie podróżujemy po umyśle dziewczynki, która najprawdopodobniej przeżyła jakąś traumę, natomiast nawiązania do mitologii greckiej, a obok Mnemozyn słyszymy też o Lethe, czyli rzece niepamięci, to jedynie symbole. Jeśli przyjmiemy tę wersję, to powinniśmy spojrzeć łaskawym okiem na artystyczną interpretację umysłu dziewczynki, nękanego przez coś, o czym z jednej strony chciałaby sobie przypomnieć, z drugiej te wspomnienia mogą być dla niej bardzo bolesne. Obrazy są mocno sugestywne i utrzymane w odcieniach szarości, jedynie z rzadka pojawiają się także niebieskie elementy. Sama rozgrywka jest niewątpliwie dość interesująca, ponieważ zagadki są z reguły dość nietypowe. Niby pojawiają się płytki naciskowe czy teleporty, zatem elementy znane i nierzadko wykorzystywane w grach, ale w tym wypadku nie używa się ich wcale w tak oczywisty sposób. Dodatkowo następuje progresja poziomu trudności wyzwań. Początkowo nie są szczególnie skomplikowane, ale z czasem robi się coraz ciekawiej i jednocześnie coraz trudniej. W wielu przypadkach podpowiedzi do łamigłówek kryją się gdzieś w świecie gry, należy być więc uważnym i spostrzegawczym. Przyda się też odrobina słuchu, bo i dźwięki mają tu znaczenie. Paphtu Mnemozyn jest tytułem podzielonym na mini rozdziały, z których każdy kończy się odzyskaniem pojedynczego wspomnienia. I o ile, jak powiedziałem przed chwilą, zagadki, jakie rozwiązujemy w drodze do celu są interesujące i spójne, to kiedy już dotrzemy do tego celu i musimy uporządkować znalezione fragmenty wspomnienia, staje przed nami jeszcze jedno wyzwanie, w każdym rozdziale inne, ale ich cechą wspólną jest to, że odstają one nieco od tych regularnych zagadek, brakuje im zdecydowanie tej oryginalności.
Same w sobie są w porządku, ale niekoniecznie pasują do pokręconego świata umysłu bohaterki. Podsumowując, Paphtun Lemosin jest grą, która ma szansę zainteresować przede wszystkim fanów gier logicznych i miłośników wszelkiego typu łamigłówek. Eksperymentalna, lecz wykonana z wyczuciem oprawa audiowizualna i interesujące zagadki to największe atuty tego tytułu. Z drugiej strony, jeśli ktoś ma nadzieję na porywającą opowieść, to tutaj jej zwyczajnie nie znajdzie. Moja ocena gry to 7 ze sporym minusem na 10.